Podobno 50% sukcesu w każdym sporcie to jest odpowiedni strój, więc ja już dzisiaj w 50% jestem tenisistką, ale cały ten czar pryśnie, jak tylko wejdziemy na kort. Proszę bardzo, zaznaczam, że to jest mój debiut tutaj, w tym miejscu. I on nie będzie udany, ale to wszyscy wiemy. Okej, okay, odprowadź rakietę, ugnij nogi. Jesteś gotowa? Pokaż, jaki będziesz robiła ruch teraz. Pyk, tak jest, super! Hop. Ekstra! Pierwsza piłka w życiu w kort. No moglibyśmy już zakończyć w zasadzie. Tak, że już kończmy. Pierwsza piłka w życiu w kort. Super. Jak mnie trafisz, to masz złotówę. Ja p***ole. Dostałbym. Super, Kasia, mega. Mega forehand, wracaj, gdzie mi tu leziesz? No. I forehand umiem. Oczywiście to jest nadużycie, że się podobno dzisiaj nauczyłam forehandu. Ale mam lepszą sztuczkę, bo zawsze po grze trzeba posprzątać kort. I mówiąc szczerze, ten patent fascynuje mnie bardziej niż forehand. Proszę bardzo. I nie ma piłki. Ja zapomniałam powiedzieć, że sprzątanie to jest moja ulubiona część życia, więc jakby to jest idealny element tego treningu.